We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. W nowym stroju, a konkretnie w stroju z edycji Deluxe. Już wam pokazuję. To będzie tutaj. Kolekcje, inwentarz. Tutaj między kolekcjami i inwentarz są jeszcze talenty, ale one się muszą chyba odblokować dopiero fabularnie, mi się wydaje. Bo póki co nie jestem w stanie nic z tym zrobić. A nie, to będzie o wyposażeniu. Mam tutaj górski szalik na sobie. Szaty oczywiście mam dalej te same założone, tak samo jak rękawice szczelnej skóry. Ale zmieniłem sobie wygląd na set z właśnie edycji Deluxe, czyli rękawice, szala kura, a nie, chusta też. Chustę oraz szatę i strój czarnej magii. Mam cały taki pełny set. I oczywiście nie daje mi to nic poza tym, co sam mam aktualnie na sobie założone, bo jest to tylko i wyłącznie zmiana wyglądu. No, ale nie ma co tutaj. No, przejść dalej w głównej historii, by to odblokować. Tak więc pchnijmy trochę tę fabułę i odblokujmy. Czy raczej podlokuję? Poznajmy kolejne zaklęcie. Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okej, okay, udało mi się naprawić scenkę. Tak więc nauczmy się nowego czaru, czyli Levioso. Levioso! Uwaga, to jest Levioso, a nie Wingardium Leviosa. Now, let's try something a little larger. To są dwa osobne zaklęcia. Pasuje mi ten strój nawet dzięki tym włosom. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso! Good! Now, well done! Kurde, przerwałem jej w pół zdania dwa razy. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego! Protego? That complicates things. Stupid! Good form. I know. This can't be your first duel. Stupid!
Let's just say... I co? Na drugą kombinację go praktycznie cały czas w powietrzu trzymałem. For a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecate. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecate in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Pamiętaj, koleżanko, żadne zaklęcie nie ma kategorii wiekowej. O, zamek na drugi level. Okej, ale jak to będzie działać? W sensie, Alohomora będzie miała swoje levele, czy może raczej będzie to wyglądało tak, że będę po prostu musiał rzucić mocniejszą wersję tego zaklęcia, albo na przykład dwa razy po sobie, żeby otworzyć drugi level zamka. Dobre pytanie, zobaczymy. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. Chyba, że Czarnoksiężnik zna Avada Kedavra, wtedy już ja bym się troszeczkę obawiał. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Lucan Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Ja tam z chęcią. Jak wyżej? Według mini mapy ta skrzynia jest wyżej. Jak może być wyżej? O, po lewą są dwie skrzynie. Kto wie, może to są te skrzynie? Lumos. To nie jest ten? Wykrywacz wrogów, czy coś? Kurde, trochę mnie to irytuje z tym Revelio, bo słyszę te dzwoneczki, ale nie dokładnie z której strony. I przez to właśnie trochę głupie, jak próbuję tego szukać. Dobra, co ja teraz mam ze sobą zrobić? Okej. Wesley po zajęciach. Profesor Wesley chce się ze mną spotkać w jej pracowni niedaleko od dziedzińca transmutacji, pomiędzy aneksem biblioteki a skrzydłem astronomicznym. Oby miała wieści o zastąpieniu moich utraconych przyborów. Okej, czy ja tutaj gdzieś mam? Tutaj nie. O, tutaj...
Klasa eliksirów. No, będzie to bynajmniej na pewno troszeczkę bliżej. No czy nie mogę ze skrzatem pogadać? What are you up to now? Właśnie miałem wcisnąć, a nie przytrzymać. O! Zobaczmy to. Okej, tak jak sądziłem. Latające karteczki zbieram z pomocą akcjo. Raczej będę się trzymał polskich nazewnictw. Ej, sprytnie ukryty ekran ładowania. Nie powiem. Smoczek. Kojarzę to miejsce z tego. Z filmu. To było co? Czekaj. Jak to było? To tutaj Cedric gadał z typami, a Harry go wziął gdzieś tutaj na bok, powiedział mu o smokach, a na tym drzewie chyba siedział Malfoy? Jeśli nie mylę teraz oczywiście dziedzińców, bo może po prostu być drugi, który wygląda podobnie. O, to jest zamek poziomu pierwszego. Roślinka. Nic. Jeszcze większe nic. A, dobra, to sprawdzałem przed chwilą, ale gdzieś tu jest... O, właśnie, tutaj jest płomień Fiu. Dobra, ogarniamy misję. What about the room, professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, Jezu, ta there you are. Teleportacja skrzatów. Na pstryk. I trust your first classes went well? They did, professor. I heard as much from Professors Hecate and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a Strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Oni. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. And he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ej, a tam na piwko chętny. Zaraz w ogóle przepis na takie realne... na takie realne... Już pogadane, dziękuję.
Znalazłem przepis na takie realne zrobienie kremowego piwa. Jeszcze nie próbowałem, ale muszę jak najszybciej. Porozmawiam z profesorem Ronenem, aby otrzymać swoje pierwsze zadanie. Zadania to rodzaj misji, które otrzymujesz od profesorów Hogwartu, a za ich ukończenie zdobywasz nowe zaklęcia. Nagrodą za ukończenie pierwszego jest zaklęcie reperujące Reparo. Potrzebne do wykonywania innych misji. Możesz śledzić zadania i ich postępy w menu misji twojego przewodnika. Daj kitę, no ale muszę się oprzeć, żeby kitała nie pogłaskać. Wolę co jak co wykonać jak najszybciej zadanie i wyruszyć już w tym odcinku do Hogsmeade. A, czekaj. Tu pyk, dzień jest transmutacji. Kolejny. Płomień odblokowany. Tu. Rebellion. No tak coś czułem, że... No tak zauważyłem leciutko, że tutaj coś jest. Portret... Ilusiusa? Nie mam wiedzieć, jak przeczytać to imię. Obraz ten przedstawia portret młodego czarodzieja, sieroty Ilusiusa. Czy Ilusiusa? Może Ilujus właśnie. Ilusiusa, który ocalił całą wieś przed armią dementorów i czarnoksiężnikiem Rachidianem, rzucającego mysiego Patronusa. Rozumiem, ten napuścił dementorów, a ten Patronusem ich wszystkich odpędził. W ogóle, właśnie, czy ja się tu mogę nauczyć Patronusa? W sensie, no, na liście nie widzę Patronusa. Są trzy, chyba że to. Nie, to jest Wingardium Leviosa. No, Patronus do ataku raczej się nie przyda. Co tu jeszcze jest? Depulso, Descendo, Flipendo, Zaklęcie Transformacji, Glacius, Arresto Momentum, chyba najbardziej znane z tego, z tej scenki na stadionie Quidditcha, kiedy to Dumbledore dosłownie uratował Harrymu dupę tym zaklęciem, bo inaczej no raczej by nie przeżył tego upadku. Fontanna z Wiwerną. Ta fontanna na dziedzińcu transmutacji ma na szczycie podobiznę Wiwerny i służy jako relaksujące miejsce spotkań uczniów pomimo plotek, prawdopodobnie zapoczątkowanych przez Sir Cadogana. Z pewnością nie jest to Wiwerna złaje, którą rycerz ten niespodziewanie dla siebie pokonał. No, dobre pytanie. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Złap stan obok posągu, okej. Okay. Ale tutaj? Złap stronę wieży obok... A, wieży obrony przed czarną magią. This is the right area. I wonder where the flying page is. No, patrzyłeś na nią. Dobra, czyli... Jak będzie coś takiego, to... To będę miał od razu pokazany... pokazany obszar. Ciekawe, gdybym na przykład złapał te strony najpierw, a potem do niego przyszedł, to czy one by wróciły na swoje miejsce? Czy może byłoby uwzględnione, że już je złapałem? I od razu bym się uczył zaklęcia. No, były banalnie proste. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir.
Remember, your wand is a conduit of your magic. Gotcha. Zaklęcie reparujące reparo może być użyte, aby naprawić uszkodzone obiekty i elementy otoczenia. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. I co, jak rozumiemy, nie postanowił naprawić swojej szkody, co? Dobra, ale jaki był posąg teraz chodziło? Zniszczony posąg w alkowie. Ty, czekaj, a sumie gdzie jest alkowa? A, okej, okay, dobra, nieważne. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? To nie jest zabyta? Kurde, trochę mi przypomina białą damę. O. Co mogę z tym zrobić? O, proszę. No i cyk. Kolejna rzecz zgarnięta. Dobra, gdzie się znajduje kolejna ta? A, tutaj gdzieś na wyjściu, okej. Okay. Aneks biblioteki. Biblioteka. Skrzydlate słowa. Szklarnie. Klasa eliksirów. Sala główna. Nie. Kurde, nie chcę zaznaczyć, chciałem się przenieść. Gotcha. A, tutaj jest na górze misja. To sobie ją przyjmę od razu. A to jest ta! Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Armit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only five. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Armit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Armit spends a lot of time gazing at the stars. But he knows a good charm when he sees one. Jezus. A, durda ślina. Plus dla Amita, że nie jest 60. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. A trzeba by nie ten? Nie, absolutnie każdy uczeń powinien znać zaklęcie finite? Moglibyśmy je od razu odczarować sami. Zajmijmy się tym od razu, czemu nie? No, ale to mi się akurat podoba, że Amit nie... Jezus, no mi klatki dropią. Że Amit nie doniósł na tą, tylko tak jakby faktycznie chciał się... Tak z dumą pewnie coś gadał, że ono, kurde, fajnie na jej tu wyszło, ale no
Bibliotekarka odebra to troszkę inaczej. O! O dobra, widzę, szpina się przydała, bo przy okazji namierzyłem kolejną książkę. Tylko, żebym ją teraz jeszcze trafił. To już mamy dwie, jeszcze trzy. Przy okazji się jeszcze rozejrzę po tej bibliotece. Dużo globusów. Czy jakichś modeli planetarnych, ale niewiele więcej. Okej, tu nic nie mogę zrobić. No, niewiele więcej. Okej, to myślałem, że mogę zniszczyć, ale o dziwo nie. Dobra, autosejwy się robią, chociaż nie bardzo wiem dlaczego. Co... O, pięknie. Co, ileś tam tych? Znowu jest to do wzięcia. Znaczy wzięcia, do ogarnięcia. Ale ja nie bardzo wiem, co z tym zrobić. No, poza tym, że pewnie muszę znaleźć do tego jakiś klucz. Tutaj jest zamknięte przejście. Czyżby dział ksiąg zakazanych? Kto wie. Ale chyba tak, bo to jedyne takie zamknięte przejście. Chociaż szczerze, mnie akurat dziwi, że my nie mamy do niego dostępu, bo z tego, co ja kojarzę, to piątoklasiści mają możliwość zwiedzania działu ksiąg zakazanych i to bez żadnych konsekwencji. No bo potrzebują sprawdzać niektóre z tych ksiąg, aby się uczyć, albo pisać jakieś eseje i tak dalej. To nie jest nic złego. No plus, no, ja jestem też absolutnie za tym, że jeśli chodzi o nauczanie zaklęć, nauczanie magii, to powinno się uczyć wszystkiego, co się da. Magia powinna być nauczana przez wszystkich. Wszyscy dla wszystkich i tak dalej. A to była... O kurde, to była kartka! Myślałem, że to była książka. A już piąty level wbiłem. Pięknie. Dobra, gdzie jest ta ostatnia? A, tu cię mam. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Okej, okay, to troszeczkę... Nie wiem, czytałaby teraz tego... Tego nie czytam. Trochę chamskie, no ale dobra, jak już mi gra sama to daje, no to niech będzie. To był dobry dzień, przynajmniej do momentu, kiedy Gareth nie rozlał na moje piękne, ugotowane muchy siatko skrzydłe tę swoją niedorzeczną miksturę, którą rzekomo tworzył. Musiałem wylać całą zawartość kociołka i zacząć od nowa. Po co? Wystarczyło użyć Vanesco i tyle. Nie musiałbyś nawet... Od razu byś jeszcze kociołek wyczyściła. Strasznie z niego nic, ponieważ wydaje mu się, że o miksturach wie już wszystko. Zawsze przeszkadza na zajęciach profesora Sharpa tymi swoimi eksperymentami. Jestem przekonana, że gdyby nie był bratankiem... O, bratankiem profesor Wesley, to już dawno by go wyrzucili. Dzisiaj na kolację znów wędzony dorsz z Abrow. Zaczynam je lubić, choć i tak wolałabym pasztecik. No, paszteciki fajne są. W sensie pewnie chodziło jej raczej o dniowy paszteciki, a ja takowego jeszcze nie jadłem. A kurde, mam smaka. Mam smaka. Dobra, to oddamy tutaj koleżance książki, a potem lecimy jeszcze do Hogsmeade. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Nie, nie bądźmy takim chamem. Jakbym tak powiedział, to jestem bardziej skurwielem niż chamem, no ale nie. Trzymaj. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Jestem szczerze trochę pod wrażeniem, bo ona... Kurde. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. No ja akurat przeczytałem, choć nie z własnej woli, jakby mógł, to bym go nawet nie otwierał. Ale to akurat gra sama mi to dała, tak więc no troszeczkę nie moja wina. Tutaj zamek. Dobra, to było gdzieś tam, nie? Jak nic nie śledzę, przecież miałem zaznaczoną misję główną. A no tak, przecież miałem poboczniaka, a to mi przełączyło na tego. Wiecie co? Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że ona będąc na piątym roku nauki w Hogwarcie jest już w stanie tworzyć własne zaklęcia. Dla mnie to jest naprawdę godne podziwu. Bo niewielu czarodziejów potrafi tworzyć zaklęcia w tak młodym wieku. Znaczy w tak młodym... Niektórzy w ogóle nie potrafią tworzyć zaklęć. Bo to wymaga... Jakieś, nie wiem, może nie tyle specyficznego szkolenia, co...
No, trzeba specyficznego rodzaju magii użyć. O, karteczka. Tu przez chwilę chciałem powiedzieć, że to prze... O, patrzcie, portret Dumbledora. Dumbledore jeszcze do tej szkoły nie chodzi nawet. Chyba... Tak. Jeszcze nie chodzi. Jeszcze. Bo znacznie chodzi za jakieś pół wieku. Tak mniej więcej. A, tak czułem, że może Revelio coś mi powie. Artefakt goblinów. Rogi takie jak te były używane przez gobliny podczas ich rebelii w 1612 roku do wzywania wojsk i grania czarownicom i czarodziejom na nerwach. Ten róg znaleziono po buncie za gospodą pod Świńskim Łbem. Do wnętrza każdego z nich wepchnięto kawałek gorgonzoli. Najpewniej, aby go zagłuszyć. O tych dzidach nic? Serio? Dobra, tu mi coś jeszcze wykrywa. To jest skrzynka, ale coś takiego dużego niebieskiego widziałem. Bo mnie te przycinki zaczynają irytować. A sprzęt nie jest taki zły nawet. Kurde, i oczywiście zamiast przeszukać, to ja sobie tutaj... O, srebrne okulary. O, proszę. Tego chyba teraz nie otworzę, coś mi się wydaje. O! O, czyżby sala chóru? Którym za jakieś 100 lat będzie dowodził, czy dowodził, będzie dyrygował Flitwick? A... Kurde, kolejna na zamek! Seriously? Gdzie w ogóle idę? Takie moje pytanie, bo ja tak... Lecę? Czy ja lecę na szczyt wieży zegarowej? O! Okej, okay. No na pewno jestem na wieży, są dzwony, ale jednego brakuje. Siema! Wow! O, duża skrzynka! Strój nocny poszukiwacza tajemnic. Czyli po prostu piżama, tak? Ale legendarny jakiś strój. O, i małe dywany. Zebrane. I kurde, widok na stadion Quidditcha. Cudny. Dobra, obczajmy najpierw teraz moje wyposażonko. Na twarz. Lepsza obrona, aczkolwiek z samych okularów może lepiej niech nie będzie widać. O, patrzcie, tu mogę sobie taką maskę a la śmierciożercy ustawić, ale nie, bez niczego. Niech nasza twarz będzie czysta. A odzienie mamy... O kurde, nie mogę założyć! 6 poziomu wymaga, ale skam! No ale niewiele mi w sumie brakuje do 6 levelu, więc za niedługo będę mógł to założyć. Wyzwania coś było... Misje. To się odblokowało. Czy odblokowało? To pokazuje mi, co mogę zrobić. Tutaj nic, czekaj. Strony przewodnika jeszcze były. Na przykład strony to są tylko do odznaczania. Czy. A nie. Rękawice do odebrania i to tyle. Co tu jeszcze? Kolekcje to sobie odpuszczę. Inwentarz. Tutaj coś. Nie. A! Sorry. Tutaj? Dobrze, niby coś się odblokowało, ale w sumie nie bardzo. Wyposażenie, no to przed chwilą ogarnęliśmy. Był to wygląd rękawic. Taki gryfoński trochę, chociaż może niekoniecznie. Sowia poczta jest odblokowana. Brak nowej. Misje tutaj. O, skrzyżowane różdżki. Albo nie, wiecie co? Do Hogsmeade pójdziemy w kolejnym odcinku. Zajmiemy się tymi różdżkami. Bo to mnie też dość zaciekawiło, o czym tam opowiadał Sebastian. Co tu jeszcze jest do odblokowania? Właściwie chyba gra sama nie wie, co jest. Do odblokowania. Tutaj w kolekcjach. Tutaj te dywany do odznaczenia. Pyk. Dobra. Mapę proszę. Mapa.
to będzie... Ło, Boziu, Boziu, gdzie to jest? No, trochę daleko. I nie mam tu nie mam tutaj nic. W sensie nie mam tutaj proszka, fiu. No to może jednak nie. To jednak zostańmy przy tym. Ale z chęcią się tutaj od razu na dół przeniosę, żebym nie musiał biec. Złamana miotła. Ta złamana miotła należała do Sereny Wardnaby. Plotka głosi, że tylko to zostało po tym, jak koniecznie chciała się pochwalić przed innymi trzecioklasistami swoim eksperymentalnym zaklęciem księżycowej teleportacji. Nikt jednak nie wie, czy istotnie zadziałało. Aha, czyli zgarnęli szczątki miotły, wsadzili do takiej miotłowej wystawki. Ciała laski, która na tej miotle leciała, nie wiadomo, co się z nią stało. Jolo, wystawmy to na wystawkę. Ku przestrodze dla innych. Spłaszczona zbroja. Ta zbroja należała do Sir Skegelhorpa, nierozważnego, który nierozmyślnie wyzwał kiedyś górskiego trolla do gry w gorące krzesła. Ała! Przepraszam bardzo, a czy ciało tego typa dalej tam jest? Czy postanowili stamtąd usunąć? Dobra, Sebastian, idziemy do tego Hogsmeade, czy nie? Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavor to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Ach, ta muzyczka. O tam, kurde. Oni odbijają kafla czy tłuczka? Tutaj. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. Chyba tłuczka. The only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Ale że ten tłuczek nie atakuje jak porąbany, to aż dziwne. Revelio. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything. Given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking okay. of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. No i nawet jej kido nie wciskała. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ano. Ów muszki wykorzystuje się m.in. do eliksiru wielosokowego, który waży się cały miesiąc. Ała! From the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Hipogryfy. Miło. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. Revelio. Prancehoof and Sugarfoot. Ciekawy pomysł na imiona. Kurde, jak muchy siatko skrzydła, tak da się łatwo zbierać w nadłoniach Hogwartu. Czemu Harry? Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead.
Stary, nie, ty się orientujesz, jakbyś dostał centaura strzałą w bebech, no to nawet by cię ten, nawet epicki by cię nie uratowało chyba. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? Jak chcesz, to zdawaj! Albo użyję leglimencji i to z ciebie wyduszę, kiedy będziesz śnił. Nawet się nie zorientujesz, kiedy wszystkie twoje sekrety będą należeć do mnie. You still haven't told me how you became so good at dueling. Jezek, mnie te ściny wkurzają, no. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Oj, podejrzewam, że raczej nie będzie. W końcu jesteśmy główną jesteśmy w końcu głównym bohaterem gry. Raczej spokojnego roku mieć tu nie będziemy. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sally. Nie chciałbym nikogo robić. Run. Is everything all right? Protego. Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A Demi guys. Demimos? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. No, to na pewno. Mr. Moon, such a skill. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon in the back of Hogwarts. Hogsmeade, jedyna wioska w Wielkiej Brytanii zamieszkała tylko przez czarodziejów. Od wieków jest ulubionym miejscem odwiedzin uczniów Hogwartu, od trzeciej klasy wzwyż. O, jeszcze to... Mam cię! I jest level! O, jeszcze wyzwanie skończyłem, miło. To na szybko odbiorę. Tu kurde! Jakie fajerwerki lecą nad tym. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. A dziwisz się, stary? O, świski łeb, widzę gdzieś w tamtą stronę. Może odwiedziny? Czemu nie? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, chętnie, ale... it's fun. It's Hogsmeade. Wioska Hogsmeade pełna jest różnych atrakcji, sklepów i innych ciekawych miejsc, do których możesz dostać się dzięki swojej mapie w przewodniku czarodzieja. Mapa Hogsmeade pokazuje sklepy i ciekawe miejsca. Zaznacz ikonę, aby ją śledzić. Co my tu mamy? Pub pod trzema miotłami. Sklep Zonka. Stipli i synowie. Plac w Hogsmeade. I Miodowe Królestwo. A jeszcze tutaj coś jest? Stary głupiec. Opuszczony stary budynek w Hogsmeade. Czeka, czy jest to już wrzeszcząca chata? Buchomory i Astry.
tutaj. Magiczna rzepa. Tu chyba musimy się udać, mi się wydaje. Tak, tutaj także. Oliwander. Księgi i zwoje. No to mamy najbliżej, więc to odwidzimy najpierw. Oliwandera myślę na sam koniec zostawię, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Stary opuszczony budynek. Okej. Okay. Nie, tu jest ten młyn. Tu jest ten młyn, który chyba był na loadingu widoczny, czyli to jest najprawdopodobniej wrzeszcząca chata. Tak mi się wydaje, no bo nic innego by mi tu nie pasowało. No, położone na wzgórzu, gdzieś kawałek. No to, no tak, to musi być wrzeszcząca chata. Tylko jeszcze nie jest pod, nie jest jeszcze znana pod tą nazwą, bo jeszcze Lupin nie był do niej przemycany. Ale ciekawe, czy... W sumie właśnie, bo też jedna ciekawa rzecz. Jeśli chodzi o mapę, to na mapie przedpremierowo był tutaj, w miejscu, gdzie normalnie znajduje się, czyli nie wrzeszcząca chata, tylko gdzie znajduje się bijąca wierzba, ale to dopiero za paręset lat, znaczy paręset, za kilkadziesiąt właściwie, nie paręset, na mapie ogólnej było jakieś drzewo. Twórcy potwierdzili, że nie była to bijąca wierzba, tylko teraz, kurde, nie jestem w stanie zlokalizować tego miejsca. Czekaj, jak to jest? Tutaj. Tu jest zejście. Tu gdzieś będzie chatka Hagrida później. Okej, to gdzieś w tym miejscu chyba. Gdzieś tutaj powinna być ta... powinno być to drzewo. Tak mi się wydaje. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, ja kończę ten materiał i zatem idzie, żegnam się z wami, a w następnym odcinku pozwiedzamy troszeczkę Hogsmeade. Oczywiście na razie będę się trzymał głównie fabuły, żeby odblokowywać sobie nowe możliwości, ale już w kolejnym odcinku zdobędziemy nową różdżkę, a to jest dość istotne, ponieważ my rzucamy teraz w miarę silne zaklęcia, używając różdżki jako tako pożyczonej bądź z drugiej ręki. A to pokazuje, że mamy też wielką moc, bo potrafimy nie swoją różdżkę zmusić do posłuszeństwa. Ale już w kolejnym odcinku będziemy mieli własną różdżkę. Tak więc ode mnie póki co to tyle, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy. Cześć!